To jest Zoli, choć mówić nie umie, to najchętniej wypowiedziałaby kilka cierpkich słów do osoby, która zostawia takie niespodzianki na ulicy. Mówi za to jej właściciel Max. Pod jego oknem na ulicy fabrycznej znaleziono mięso nabite na gwoździe. No to jest to dosyć e, straszne, że tak naprawdę, wychodząc na zwykły spacer z psem, można. Natknąć się na sytuację, która grozi e, śmiercią psa. Sprawa została zgłoszona policji. Funkcjonariusze byli już na ulicy Fabrycznej i nie znaleźli niczego niepokojącego. Jednak, jak podkreśla Max, sytuacja się powtarza. Nie jest to pierwszy raz, kiedy e, coś takiego się dzieje na Wildzie i uważam, że tacy okrutni ludzie powinni wylądować za kratkami. Żeby tak się stało, mieszkańcy muszą pomóc policji. Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia, o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań Wilda. Oczy szeroko otwarte powinni mieć wszyscy właściciele psów, wyprowadzając je na spacery. Pocharatany pysk po kontakcie z ostrym przedmiotem nadzianym na mięso to najlżejsze obrażenia, które może doznać czworonóg. Skutki są bardzo opłakane. Zwierzęta mocno cierpią. Jeżeli w porę nie jest im udzielona pomoc lekarsko-weterynaryjna, to nawet może się to skończyć po dużych męczarniach z zajściem śmiertelnym. Właściciele czworonogów nie mają spokoju. Na zdjęciu widać wnętrzności psa, który połknął trzy pineski owinięte w kawałek mięsa. Pacjentowi się poszczęściło. Doktor Tomasz Nowak pozbył się ostrych przedmiotów bez operacji. Czyli gastroskopie. Wprowadza się wówczas pod kontrolą wzroku, oczywiście, manipulatory, które, którymi można wyjmować takie ciała obce. Zwierzęta nie posiadają świadomości, żeby zadzwonić na policję w wypadku, kiedy jest im wyrządzana krzywda. Prawo jednak zapewnia im ochronę. Takie zachowanie, jeżeli sprawca zostanie wykryty, a w wyniku takiego działania jakieś zwierzę odniesie obrażenia, może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 35 ustawy o ochronie zwierząt, czyli znęcania się nad zwierzętami. Grozi to karą pozbawienia wolności nawet do 3 lat, a w wypadku szczególnego okrucieństwa do 5. Zazwyczaj sprawę zgłasza się w przypadku, kiedy jesteśmy świadkami takiego zachowania lub dotyczy to naszego pupila. Ofiar natomiast może być znacznie więcej. Nie docierają do nas ci pacjenci, którzy nie mają swoich opiekunów. Myślę o zwierzętach nieudomowionych, zwierzętach dzikich, półdzikich. One też oczywiście podejmują takie, takie niespodzianki i na pewno no, tam kończy się to zwykle śmiertelnie. Pierwszymi objawami połknięcia czegoś ostrego jest jęczenie psa lub próba wyplucia tego. Może występować także krwawienie. Wówczas bez zastanowienia należy udać się jak najszybciej do weterynarza. Interwencja lekarza może uratować życie naszego pupila. Boże Filipiak, puls dnia.